Boże, jak ja uwielbiam to miejsce. Czasami mam takie dni jak ostatnio na przykład i naprawdę strasznie źle się czuję. Mam doła psychicznego i w ogóle, ale szczerze wam powiem, że ja tu przyjdę i ładuję akumulatory. Patrzcie, ile tu jest drzew i ile gatunków różnych drzew. To jest niesamowite miejsce energetyczne. Dodaje energii, dodaje sił, dodaje witalności. Człowiek czuje się lepiej, jak widzę taki piękny liść. Albo taki, jak tu jest za mną. Złote, żółte. Piesek się wybiega. Tylko ten wiatr, no szkoda, że tak wieje ten wiatr. Naprawdę, takie miejsce, w którym jest bardzo dużo liściastych drzew, a mamy tutaj buki, kasztany, buki, kasztany, dęby, wszelkiego rodzaju wiązku, nawet jestem dalej, lipy. Takie miejsce jest bardzo energetyczne, dodaje nam sił, oczyszcza nasz umysł, oczyszcza nasze ciało z takich codziennych problemów. Drzewa same w sobie mają dużo energii i nie wiem ile procent ludzi wierzy w taką siłę uzdrawiania drzew, ale takie drzewo potrafi również uzdrowić. Oczywiście wierzę w to, że z drobnych chorób tak. Na pewno samo przebywanie w przyrodzie już nam bardzo pomaga. Moi kochani, no chciałabym, żebyście mi napisali, co u was słychać, bo już dawno takiego luźnego vlogu nie było. I chciałabym, żebyście się podzielili swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o jesienie. Już nazbierałam żołędzie, z których w międzyczasie może zrobię kawę. Jeżeli chcecie taki film o żołędziach i o działaniu, zastosowaniu żołędzi, napiszcie mi w komentarzu. Nazbierałam już kasztany, zresztą już nawet film wrzuciłam. Kasztany są, mają magiczne właściwości i też oczyszczają mieszkanie ze złej energii, ale nie można z tymi kasztanami przesadzać. Super. Nie mogę się doczekać zimy. Powiem wam szczerze, że jesień to bym chciała taką właśnie widzieć, taką złotą, kolorową. Ale bez deszczu. Tak 2 tygodnie, potem miesiąc zimy i znowu chciałabym mieć wiosnę i lato. Dlatego, że jeżeli jest zimno, jeżeli pada deszcz, dzisiaj jest całkiem przyzwoita pogoda, no to człowiek ma potem... To człowiek ma po prostu zły nastrój, zły humor, nie ma siły ani motywacji do życia. Natomiast jeżeli jest tak jak dzisiaj, co prawda wieje wiatr, tam gdzie niegdzie jakieś kropelki deszczu spadną, ale jest w miarę ciepło. Więc sama przyjemność jest wyjść na zewnątrz, oderwać się od całego tego śmietniska, od tego systemu, który nas otacza. Ten system jest okropny. Powiem wam tak, trują nas z każdej strony. Zatruta jest gleba, zatruta jest powietrze, zatruta jest woda. Chlorowana, fluorowana. W powietrzu substancje chemiczne rozpylane przez samoloty. Tutaj niektórzy z was na pewno wiedzą, o co chodzi. Gleba jest skażona poprzez przemysł. Dlatego cieszę się, kiedy mogę wyjść do takiego parku, który jest w miarę czystym miejscem, mimo że tutaj jest dość duża wioska, ale nie ma tutaj takiego masowego przemysłu. Cieszę się, kiedy mogę wyjść w góry i wiem, że oddycham czystym powietrzem. Jeżeli są zwierzęta, jeżeli są owady, no to wtedy wiadomo, że to miejsce jest w miarę czyste. Ale przeraża mnie to, w jakim kierunku zmierzamy i dokąd idziemy. Przeraża mnie to, że ktoś, kto ma dużo pieniędzy, dopuszcza się depopulacji ludzkiej, tak to można nazwać. Trują nas jedzeniem, trują nas słodkościami, trują nas ogólnie wszystkim, co można zjeść. Jeżeli nie przestaniecie kupować tego świństwa w supermarkecie, jeżeli nie przestaniecie kupować tej chemii i nie zaczniecie robić czegoś w domu, zdrowo się odżywiać, oczyszczać wodę, postarać się
prowadzić zdrowy tryb życia, że lato się dla was skończy. No niestety. To jest cały ten system, to jest Matrixa. Nie wiem, może po prostu ja się zmieniam, bo dotarło do mnie, w jakim świecie żyję. Może po prostu otwieram pomału oczy, budzę się z tego takiego błogiego snu i zaczynam rozumieć, że wcale to życie nie jest takie piękne i kolorowe. A każdy jeden dzień to jest walka. Czytajcie etykiety, sprawdzajcie składy. Nawet pasta do zębów jest trująca, jest chemiczna. Fluor. Bardzo szkodliwy. W ogóle fluoryzacja, która miała miejsce kiedyś w szkołach, za to powinni ponieść karę, i to bardzo sowitą karę. Ludzie, którzy zmuszali nas do takiej fluoryzacji, nie wiem ilu z was pamięta, ja przechodziłam taką fluoryzację. Lekarze, którzy działają dla korporacji, firm farmaceutycznych, tak? Oni nie działają w zgodzie z naturą, oni nie działają w zgodzie z naturą człowieka, nie chcą leczyć. Oni chcą, żebyś ty się leczył całe życie, żebyś ty wydawał pieniądze, żebyś ty był chory, żebyś tylko czuł, że skutki leczenia w jakiś sposób łagodzą objawy, ale nigdy nie zostaniesz wyleczony. To jest wszystko kasa, to jest ogromny przemysł, to jest wszystko dla pieniędzy. Może zrobię kiedyś taki dłuższy materiał na ten temat. Ja wiem, że większość z was już otwiera oczy, niektórzy otworzyli oczy już dawno, bo już było kilka materiałów, Lila, nie skacz, już było kilka materiałów na ten temat i zadawaliście mi pytanie, co to zmienia, w jaki sposób, co chcę osiągnąć, nagrywając takie materiały, na przykład o niezdrowej żywności, o niezdrowej wodzie, o tym, czym nas trują. Pogłębić i poszerzyć świadomość ludzką, tylko tyle chcę osiągnąć. Można żyć inaczej, można to zmienić. Nie musimy żyć w ten sposób, nie musimy na własne życzenie truć siebie i dzieci. Po prostu jest bardzo duża nieświadomość w społeczeństwie polskim i bardzo dużo ludzi jeszcze o tym nie wie. Nie wie, w jaki sposób oni nas po prostu chcą... To jest depopulacja, oni chcą nas po prostu zabić. A taka postawa, to nie tylko lekarze, to jest rząd, to są politycy, przecież oni wszyscy... To jest jedna wielka komitywa, oni wszyscy wspólnie grają w jedną grę. Zwróćcie uwagę na ceny, na to, ile się czeka do lekarza, w jakim celu to jest. Kiedyś zupełnie inaczej lekarz podchodził do ciebie, on ci przepisał penicylinę, to był jedyny lek, jedyny antybiotyk, który ci przepisał i chciał rzeczywiście ciebie wyleczyć, tak? W tej chwili po prostu dostaniesz tyle antybiotyków, że antybiotyk osłabi twoją odporność do tego stopnia, że potem już twój organizm nie reaguje na żaden antybiotyk, jest coraz gorzej. Przypadki dzieci, które zachorowały i czekały na karetkę powiedzmy 3 godziny albo 8 godzin i potem dziecko umiera na sepsę. Kto ponosi konsekwencje? Nic, no bo lekarz. Potem jak jest ta komisja, on powie, że w przypadku, w tej chwili, on myślał, że robi dobrze, że wszystko było w porządku, on nie mógł przewidzieć skutków. Jak to nie mógł przewidzieć skutków? Jeżeli są wyniki i wiadomo, że dziecko ma sepsę i z tą sepsą dziecko czeka, takich przypadków jest masa, 3 godziny na transport albo 6 godzin na transport do innej kliniki, bo w tej klinice mu nie mogą pomóc, coś z tym halo, prawda? Powietrze. Zwróćcie uwagę przede wszystkim rano i po południu. Zwróćcie uwagę na wschód i na zachód słońca, co się dzieje na niebie, jak nas opryskują chemią. Potem są właśnie kilka dni po takich opryskach. Ja nie wiem, może pomyślicie, że jestem szalona, ale są właśnie takie sytuacje, że ludzie czują się, jakby mieli grypę, jakby mieli stany grypopodobne. I co się dzieje? Wtedy taki człowiek idzie na zwolnienie lekarskie i idzie do lekarza, żeby dostał antybiotyk. Ten antybiotyk obniża mu odporność i trzeba następnych leków,
kolejnych leków, trzeba witaminy i tak dalej, żeby doprowadzić cię do niby stanu używalności. Starajcie się unikać, nie wychodźcie z domu, aczkolwiek ja wiem, że to jest dość utrudnione. Mój brat kiedyś dość często nagrywał właśnie takie zjawiska i jak obejrzałam kilka jego filmów, potem się rozmyślił i usunął wszystkie materiały, ale ja go poproszę i zapytam, czy ma jeszcze te materiały, które nagrał. W jaki sposób to wygląda? Katastrofa. Moi drodzy, mam nadzieję, że jeszcze właśnie na temat takiego systemu, który panuje w tej chwili, nagram jeszcze jakiś film. Teraz by było to już na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.